Szanowni Państwo, serdecznie proszę o zajęcie miejsc. Jest mi ogromnie miło, z radością i zaszczytem przyjęłam zaproszenie pani Małgosi Buczek, aby spotkać się z Państwem tutaj i próbować pomóc w przebiegu tego spotkania. Dzisiaj wielki dzień. Promocja trzeciej książki Nasza Powstańcza Młodość. Pierwsza książka pani Małgosi Buczek to Powstańcy 44, Bohaterowie i Świadkowie. Druga Pod okupacją i w powstaniu. W jej imieniu pragnę serdecznie powitać pana Zdzisława Grądkowskiego. Jest. Pana Edmunda Baranowskiego. Panią Aleksandrę Sękowską. Zbigniewa Galperyna. Andrzeja Gładkowskiego. Romanę Jabłonowską. Witam także z wielką radością i wdzięcznością za ich relacje dzieci nieżyjących powstańców, dzięki którym pani Małgosia mogła napisać swoje wspomnienia. Witam pana Marka Dyrzewskiego, pana Piotra Hołownię, pana Sławomira Pocztarskiego, pana Rafała Kalinowskiego. Panią chyba powitałam. Moja skleroza. Szanowni Państwo, ja ogromnie cieszę się, że mogę tu być wobec Państwa z panią Małgosią z mojego zupełnie osobistego powodu, ponieważ jestem dzieckiem powstańców warszawskich. Oni odeszli już. Jestem córką Teresy Sułowskiej, bojarskiej, pseudonim Klamerka Dzidzia, łączniczki porucznika Pasa, która walczyła na Mokotowie w Baszcie, i Zbigniewa Bojarskiego, pseudonim Połaniecki z oddziału Odwet. Także w ten sposób mogę ich Państwu też przypomnieć. Witamy pana bardzo serdecznie, pan Andrzej Gładkowski. Tylko przez mikrofon. Szanowni Państwo, pani Małgosia mówi o sobie, że jest pełnoetatową mamą trzech córek i syna. Ale oprócz tego jest dziennikarzem, jest autorką trzech książek już, spełnia swoje pasje, twierdzi, że kocha pisać, a od 8 lat związana jest z Muzeum Powstania Warszawskiego, najpierw jako wolontariusz, a od 7 lat jest przewodnikiem. I też wolontariuszem, no tak, ale przewodnikiem, i opowiada o powstaniu. Także bardzo, bardzo jest człowiekiem bliskim nam wszystkim i życzymy jej wiele radości i siły do dalszej drogi, bo pewno będą książki następne. I teraz chciałabym oddać głos autorce, jeżeli nam coś powie jeszcze oprócz książki. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, zanim powiem to, co mam do powiedzenia, to bardzo proszę, żebyśmy wszyscy, kto może, żeby wstał. W związku z tym, że jest wśród nas łączniczka z powstania, pani Urszula Katarzyńska-Ula, która ma dzisiaj urodziny.
Pani Uleńko droga, wszystkiego najlepszego, zdrowia, pogody, ducha, żeby dobry los dał Pani jeszcze długie, długie lata życia w takiej serdeczności do świata, w jakiej Pani żyje, żeby trochę tej radości Pani również nam się dostało. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. A teraz postaram się bardzo krótko i treściwie. Proszę Państwa, mija właściwie 2 lata od dnia, kiedy tutaj świętowałam promocję swojej pierwszej książki. Było to równe 2 lata temu, 23 czerwca, więc to jest tylko kilka dni. Rok później była następna książka Pod okupacją i w powstaniu. Po 2 latach jest trzecia książka. Proszę Państwa, ja właściwie jestem tylko rzemieślnikiem, który wykonuje to, co kocha, to, co lubi. Natomiast nie byłoby tych książek, gdyby nie moi bohaterowie. Gdyby nie to, że oni mi zaufali, że powierzyli swoje życie, swoje emocje. A chyba jest rzeczą dość oczywistą, że jeżeli z kimś wchodzi się w tak bliskie relacje, że chce się z nim dzielić swoim życiem, to powstają jakby wtórne emocje. My razem przeżywamy sytuacje takie bardzo, bardzo nieszczęśliwe, bardzo smutne i te radosne. Może właśnie dzięki tym relacjom tutaj teraz są z nami również bohaterowie moich poprzednich książek. Są też osoby, z którymi jeszcze nie rozmawiałam, ale mam wielką nadzieję z nimi porozmawiać i jeszcze również o nich napisać. Przepraszam, jeżeli kogoś nie wymienię, pominę, ale nie mogę nie powitać. Będę jechała po kolei. Siostry Jadwigi Wysockiej, która jest bohaterką mojej drugiej książki. Witam Sławka Pocztarskiego, który jest bohaterem pierwszej książki, ale również dzięki niemu mogłam napisać o jego ojcu w tej książce Nasza powstańcza młodość. Witam moją kochaną przyjaciółkę Janeczkę Rożecką. Witam bardzo, bardzo blisko mojemu sercu Panią Wisię Skłodowską. Wisiu, kochana, tak się cieszę, że jesteś z nami. Pomimo pewnej niemocy Wisia jest z nami. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest z nami pani Janeczka Mańkowska. Proszę Państwa, pisałam wspomnienia pana Jerzego Janowskiego. Pan Jerzy zdążył mi wszystko opowiedzieć, napisałam, ale już nie byłam w stanie dać mu tego do przeczytania. Odszedł zbyt szybko. Dlatego też spotkałam się z jego siostrą, myślałam, jedno, dwa spotkanie poprawi to, co trzeba. No i takie okolicznościowe spotkanie. Proszę Państwa, od ponad 2 lat z panią Janeczką spotykamy się systematycznie. Weszłyśmy w bardzo bliskie relacje. No ośmielę się nazwać to nawet przyjaźnią. Pani Janeczko, dziękuję, że pani tutaj z nami jest. Jest pan Eugeniusz Tyrajski, którego widziałam i którego już nie widzę, bo gdzieś tam... O, jest pan Eugeniusz. Dziękuję, panie Eugeniuszu. Ciągle młody chłopak. Moi drodzy państwo, witam również tych powstańców, o których jeszcze, jak mówię, nie pisałam, ale mam nadzieję jeszcze z nimi również rozmawiać. Proszę państwa, przez te 2 lata od pierwszej promocji, właściwie od momentu, trochę więcej niż 2 lata, od momentu, kiedy zaczęłam pisać, kilku moich bohaterów odeszło. Pierwszy to był pan Marian Gałęzowski.
Od niego właściwie wszystko się zaczęło. Później odszedł pan Jerzy Janowski, profesor Kazimierz Radwański, dla mnie Kazik, cudowna, piękna postać, odszedł bardzo nagle. W styczniu tego roku odszedł bardzo ciepły, serdeczny człowiek, generał Brochwicz-Lewiński. Jeszcze w ubiegłym roku na promocji był z nami ksiądz Henryk Kietliński. Niestety również w ostatnich miesiącach ksiądz Henryk odszedł. Moi Państwo, powstańcy, owszem, opowiedzieli mi, spisałam to, ale jest rzeczą oczywistą, że książka by nigdy nie trafiła do rąk Państwa, gdyby nie znalazł się ktoś, kto tę książkę wyda. Muszę Państwu powiedzieć taką ciekawą historię. Książkę skończyłam w niedzielę w nocy, wysłałam do 3 wydawnictw i pierwszym wydawnictwem, które się odezwało, było wydawnictwo Bellona. Jest między nami człowiek, który wtedy nikt mnie nie znał. Byłam po prostu osobą z ulicy, a on mi zaufał. Uwierzył, że coś z tego będzie. Panie redaktorze, to jest właśnie naczelny redaktor wydawnictwa Bellona, pan Zbigniew Brodecki. Bardzo panu dziękuję za to zaufanie i za to, że to właściwie dzięki panu te 3 książki trafiły w ręce czytelników. Udało mi się, tak mogę powiedzieć, również z moją redaktor wydania. Pani Joanno, bardzo, bardzo dziękuję. 3 książki i cudowna, cudowna współpraca. Bardzo pani dziękuję za tą serdeczność, za cierpliwość. Jestem ciężkim człowiekiem. Pani Joanna zawsze ma dla mnie cierpliwość. No i jeszcze, moi Państwo, ten ostatni etap to jest promocja. Pani Ewo, pani Joanno, bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście cudowne, nie wiem, nie widzę ani pani Ewy, która gdzieś tu... O, jest pani Ewa. Pani Ewo, dziękuję. I proszę Państwa, pozwolę sobie napić się. Proszę Państwa, 2 słowa jeszcze. Powinnam od tego zacząć, ale zakończę. Nie rozpoczynam. Nie byłoby ani książek, bo nie miałabym możliwości poznania powstańców, gdyby nie to miejsce, gdyby nie Muzeum Powstania Warszawskiego. Gdyby nie to, że w momencie, kiedy książki powstały, pan dyrektor zgodził się jakby wziąć patronat, muzeum objęło patronat. Moi drodzy, najbardziej dziękuję, że tak powiem, siostrom i braciom z wolontariatu, z Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego. Marta, której tutaj nie ma, bo akurat jest na urlopie, Karolina, Robert, bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy przez wszystkie 3 promocje zawsze ze mną byli. Dziękuję wam bardzo mocno. Jesteście cudowni. Jestem również jedną z wolontariuszek. Od 8 lat jestem związana z tym miejscem i właściwie dzięki temu mogłam te książki napisać. Moi mili, a teraz właściwie zaczynamy to, co jest najistotniejsze, czyli zaczynamy prezentację. Chcę, żebyście Państwo chociaż odrobinę poznali naszych bohaterów. Halina Jędrzejewska. Imię Halina ma wpisane do dowodu, ale w dzieciństwie była halszką. W czasie okupacji, po złożeniu przysięgi żołnierskiej, przyjęła pseudonim Sławka, który po wojnie zastąpił jej imię. Rodzice, ucząc miłości do ziemi ojczystej, nigdy nie nadużywali słów. Tak żyli i taki dawali przykład, że kiedy ojczyzna potrzebowała ofiary, była gotowa ją złożyć. W czasie okupacji swoją konspiracyjną działalność zaczynała od harcerstwa. Potem trafiła do Konfederacji Narodu i Armii Krajowej. W powstaniu była sanitariuszką w patrolu sanitarnym dowódcy batalionu Miotła Władysława Franciszka Mazurkiewicza, pseudonim Niebora. Na stawkach zginął dowódca,
a batalion poniósł tak duże straty, że praktycznie przestał istnieć. Został odtworzony na Czerniakowie jako kompania Miotła. Większość żołnierzy zdolnych do walki weszła w skład batalionu Czata 49. Sławka została sanitariuszką w plutonie Jerzyki. Jej szlak powstańczy to Wola, Stare Miasto, Śródmieście, do którego przeszła kanałami Czerniaków. W powstaniu dwukrotnie została odznaczona Krzyżem Walecznych. Po wojnie studiowała medycynę. Dyplom obroniła w 1952 roku. Cały czas pracowała w Warszawie w klinice ortopedycznej. W 1947 roku wyszła za mąż za przyjaciela z powstania Tadeusza Jędrzejewskiego, pseudonim Wszebor. Zobaczyłam ciężko rannego, z ogromną dziurą na plecach. Tatka Araka, pseudonim Mściwój. Był przytomny, nie wiedziałam, jaki jest jego stan. Jednego byłam pewna. Muszę zrobić wszystko, żeby go uratować. Udało mi się go ściągnąć w bezpieczne miejsce. Założyłam opatrunek, żeby trochę osłonić ogromną ranę. Czterej nasi chłopcy nieśli go na kocu do szpitala. Obok nas uderzył pocisk, ale trafił w kupę gruzu. Za nim poleciał drugi. Tym razem mieliśmy mniej szczęścia. Odłamkiem dostał leżący na noszach Mściwój. Ciężko ranni zostali Sęk, Leszek Jaskułowski i Szatan, Jerzy Staworzyński, których przyniesiono do szpitala. Lżej ranni Wszebor, Tadeusz Jędrzejewski i Wesoły, Kazimierz Milczarek, sami się do niego doczołgali. Mnie się znowu udało, ale zostałam sama. Poprosiłam czterech przypadkowych mężczyzn o pomoc. Zgodzili się nieść Mściwoja. Jednak kiedy ostrzał stawał się coraz silniejszy, przerażeni nie chcieli iść dalej. Byłam zdeterminowana. Za paskiem miałam mały pistolet, 7, którą dzień wcześniej dostałam od jednego z dowódców. Zagroziłam, że jeśli natychmiast nie wezmą rannego, będę strzelała. Trudno uwierzyć, ale już bez szemrania donieśli go do szpitala Jana Bożego. Transportowano tutaj rannych z całej okolicy, wszystkich ze stawek. Leżeli wszędzie, nie można było przejść. Szybko znalazłam lekarza, nie miałam wątpliwości, że czas jest ważny. Na jego polecenie sanitariusze natychmiast przenieśli Mściwoja na salę operacyjną. Czekałam. Długo, krótko? Nie wiem. Tak bardzo się bałam. Wreszcie wyszedł lekarz. Dał mi znak, żebym weszła. Kiedy spojrzałam na kolegę, nie miałam wątpliwości, że umiera. Był przytomny. Schyliłam się nad nim. Wyszeptał, żebyśmy go pomścili. Zamknął oczy i zmarł. Wyszłam i długo płakałam. To był drugi i ostatni raz w powstaniu, kiedy płakałam. Proszę Państwa, jedna bardzo istotna rzecz. Nie ma z nami pani Haliny Jędrzejewskiej-Sławki. Rozmawiałam z nią wczoraj wieczorem. Niestety jest po wypadku, jest w ośrodku rehabilitacyjnym. No, jej stan zdrowia nie pozwolił. Prosiła, żeby przekazać wszystkim podziękowania, że tutaj Państwo jesteście. Przed samym przyjściem do muzeum dzwonił do mnie profesor Tytus Karlikowski. Prosił również, żebym wszystkim Państwu przekazała podziękowanie za to, że tutaj Państwo jesteście. I Sławka i profesor Tytus Karlikowski myślami są teraz z nami. Zdzisław Grądkowski w czasie okupacji działał w konspiracyjnym harcerstwie. W 1943 roku został wywieziony do pracy na rzecz III Rzeszy. Trafił do Austrii, do fabryki opancerzonych ciągników. Podstępem udało mu się stamtąd uciec. Do Warszawy dotarł na krótko przed wybuchem powstania. Był obrońcą Reduty Wawelskiej.
11 sierpnia 1944 roku z ostatnią grupą obrońców wszedł do kanału. Błądzili 8 dni. Z 24-osobowej grupy przeżył on i 3 jego kolegów. Ostatecznie wyszedł przy Wawelskiej, w miejscu, w którym rozpoczynał kanałową gehennę. Do końca powstania razem z grupą 8 rannych, 15-letnią sanitariuszką i 3 ocalałymi kolegami ukrywał się w ruinach Reduty Wawelskiej. Po ogłoszeniu kapitulacji zostawili wszystko, co mogło wskazywać na przynależność do powstańców i wyszli z ludnością cywilną. Na obrzeżach Warszawy udało mu się uciec. Po wojnie dowiedział się, co się stało z rannymi, chorymi i opiekującymi się nimi sanitariuszkami i lekarkami, którzy 11 sierpnia musieli zostać w szpitaliku polowym przy ulicy Wawelskiej. Wieczorem weszli żołnierze RONA, Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej, kolaborującej z Niemcami. Naprzeciw nich wyszedł ubrany zresztą w szaty liturgiczne kapelan ksiądz Jan Salamucha. Jego zabili pierwszego. Potem wymordowali jeszcze 80 osób. Na redutę ruszyły 3 czołgi, robiąc wielką wyrwę w narożnym budynku. Zatrzymały się około 200 metrów od naszych pozycji. Zza nich wyskoczyli SS-mani. Wtedy wkroczyliśmy do akcji. Zaczęliśmy ostrzeliwać. Poleciały granaty. Kilkunastu Niemców padło, pozostali rzucili się do ucieczki. Wycofały się też czołgi. Po zmroku zabrali swoich rannych i zabitych. Niemcy byli przekonani, że reduta jest broniona przez kilka doskonale uzbrojonych oddziałów, dlatego do walki z nami ściągnęli ogromne siły. A my mieliśmy wyliczoną amunicję. Dowództwo nakazało nam strzelać nie seriami, ale pojedynczymi nabojami, a każdy miał być celny. Wielu z nas z otrzymanej amunicji odkładało jeden pocisk dla siebie. Nie mieliśmy wątpliwości, że żywi stąd nie wyjdziemy. 6 sierpnia widzieliśmy pierwszy raz, jak pijani, rozwścieczeni Ukraińcy pędzili ulicą grójecką ludność cywilną. Kobiety niosące na rękach maleńkie dzieci i liche tobołki były popychane i bite kolbami. Dla zabawy i na postrach strzelali, czasem w górę, czasem w tłum. Po przejściu każdej z takich grup droga była usłana zabitymi. Nic bardziej nas nie mogło pognębić jak ten widok. Ogarniała nas bezgraniczna wściekłość na bestialstwo, jakiego byliśmy świadkami i naszą bezsilność. Gorycz ściskała gardła. Tytus Karlikowski to żołnierz, twardy mężczyzna, którego życie nie rozpieszczało. Pani Alicji Karlikowskiej z domu kucharskiej wojowanie i trudy codziennego życia nie odebrały wewnętrznego ciepła i uroku, jakie mają tylko prawdziwe damy. Poznali się w 1950 roku na zakładowej wycieczce do Białowieży. Tytus Karlikowski był studentem Wydziału Leśnictwa i pracownikiem Instytutu Badawczego Leśnictwa. Alicja Kucharska nie dostała się na medycynę. Po maturze zaczęła pracować jako pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Los chciał, żeby w pociągu znaleźli się obok siebie. Tak przyjemnie im się rozmawiało. Po powrocie zaczęli się spotykać. Nigdy nie rozmawiali o okupacji i powstaniu. On we wrześniu 1945 roku ujawnił się Komisji Likwidacyjnej AK, bo takie dostał polecenie. Ona przez 60 lat nie chciała opowiadać o tym, co przeżyła. W którymś momencie znajomości jemu jednemu musiała się jednak zwierzyć, opowiedzieć o swojej okupacyjnej i powstańczej przeszłości. Zrewanżował się historią o swoim udziale w walce,
powiedział, że był w Zośce. Tego Alicja się nie spodziewała. W Zośce? To przez nich musiała przy kanale na Mokotowie czekać, bo oni mieli pierwszeństwo. Wszyscy mówili, że tacy dzielni. Dzisiaj z tego żartuję, a wtedy bardzo ją to denerwowało. Chciała zerwać znajomość. Jednak uczucie było silniejsze niż powstańcze animozje. W 1952 roku Zawiejka, łączniczka z Baszty, i Tytus, żołnierz z Zośki, powiedzieli sobie sakramentalne tak. Każda minuta czekania była nieznośna. Wreszcie zeszliśmy w dół. Najpierw kanał był burzowy, bardzo wielki i ciemny, ale były też bardzo niskie i wąskie. Jedne proste, inne pochyłe. W kanałach nie było wody. Były tam gęste, śmierdzące ekskrementy. Czasem sięgały bardzo wysoko, aż do pach. Szliśmy szykiem wojskowym, ale bardzo szybko się pogubiliśmy. W kanałach były tłumy ludzi, cywilów. My wyszliśmy tak, jak staliśmy, bez niczego. Ludność cywilna obładowana była torbami, plecakami, paczkami. Biegali, szamotali się i rzucali się na ścianę. Wielu siedziało, opierając się o kanał, wyjący, krzyczący, błagający o zabicie. Echo potęgowało te wrzaski. Widzieliśmy, że jak Niemcy nas usłyszą, to mogą wrzucić karbid czy granaty. Ustawione przez nich w wielu miejscach barykady uniemożliwiały przejście. Wszędzie były szczury. Prawdą jest, że są to wyjątkowo inteligentne zwierzęta. Żeby ludzie ich nie stratowali, biegały idącym po ramionach. Było zupełnie ciemno, a my nie znaliśmy drogi, nie mieliśmy map ani przewodnika. Szliśmy we wszystkie strony, zupełnie na oślep. Nie dałabym rady, gdyby nie porucznik Jordan, Andrzej Kratkę, który pomagał mi iść. Była propozycja, żebyśmy się poddali Niemcom, wyszli pierwszym napotkanym włazem. Znałam niemiecki, miałam pertraktować. Na szczęście nic takiego się nie stało. Ci, którzy wyszli przy Dworkowej, prawie wszyscy zginęli. Ponad 100 osób. Niewielu udało się uciec w pobliskie Kartoflisko. Były tam moje koleżanki. Jedenastego sierpnia około 11 rozpoczął się zmasowany atak niemiecki. Użyli pocisków, tak zwanych szaf. Bardzo szybko nas zdziesiątkowali. Ja, Stasiek Deczkowski, pseudonim Madejski, i Mirek Szymanik, pseudonim Wagner, obsługiwaliśmy karabin maszynowy. Dostałem pierwszy. Na mnie spadł Mirek. Trafiły go wszystkie odłamki, które ja powinienem był dostać. Upadając, osłonił mnie. Staśka odrzuciło daleko od zupełnie poskręcanego karabinu. Udało mu się przeżyć ten tragiczny dzień. Poległ przy Franciszkańskiej 28 sierpnia. Straciłem oko, miałem bardzo poranioną lewą stronę ciała. Rękę, nogę i bok. Zaniesiono mnie do szkoły, a stamtąd ewakuowano do szpitala Jana Bożego. Warunki były bardzo dobre, czysto i porządnie. Następnego dnia, 12 sierpnia, zaczęło się bombardowanie. Znalazłem się wśród rannych, przyniesionych do szpitala przy długiej 7. W piwnicy, w której mnie położono, przeleżałem do 17 sierpnia, do otwarcia przy ulicy Miodowej 23 szpitalu batalionu Zośka. Jak na warunki wojenne, było tam luksusowo. Moje łóżko znajdowało się na pierwszym piętrze. 18 sierpnia Niemcy zrzucili na szpital bomby. Wszystko się waliło, zapadały się podłogi, przewracały ściany, przygniatając rannych. Spadając z pierwszego piętra, zawisłem wśród gruzu głową w dół. Obok mnie słyszałem przysypanego Władka Jotkiewicza, pseudonim Władek. Najpierw odkopali jego. Zaczął wołać, że jestem obok niego i żyję. Kiedy mnie wyciągnięto, zobaczyłem ojca Tomasza Rostworowskiego. Udzielił mi ostatniego namaszczenia. Edmund Baranowski urodził się na Woli.
w dzielnicy, z którą jest związany emocjonalnie. Tutaj się urodził i spędził dzieciństwo. Tutaj chodził do szkoły, rozwijał swoje pasje i zainteresowania. Zawarł piękne przyjaźnie, których upływający czas nie był w stanie wymazać z pamięci. Widział, jak przedwojenna, uboga wola rozwijała się. Cierpiał, kiedy w sierpniu 1944 roku doszczętnie została zniszczona, a tysiące jej mieszkańców wymordowano. Miał niespełna 16 lat, kiedy został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej 3. Obwodu Wola. W pierwszych dniach powstania był w plutonie wolskim. Od 8 sierpnia w zgrupowaniu Radosław, batalionie Miotła, przeszedł szlak bojowy od Woli przez Muranów, Starówkę, Czerniaków do Śródmieścia. Odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia podporucznika Armii Krajowej. Będąc w straży pożarnej, musiałem być zawsze w stanie gotowości. 25 kwietnia 1943 roku była Wielkanoc. Mimo świątecznego dnia musiałem stawić się na zbiórkę alarmową zakładowej straży pożarnej. Dostaliśmy polecenie wyjazdu do getta. Mieliśmy gasić magazyny, w których Niemcy składowali rzeczy wyprodukowane przez Żydów. Wiedzieliśmy, że getto walczy, że panuje tam głód. Przygotowywaliśmy się do wyjazdu najlepiej, jak się dało. Dyżurny kucharz przyniósł nam kilkanaście bochenków chleba, konserwy, duży metalowy termos zupy. Wszystko to ukryliśmy w samochodzie. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się zostawić to w walczącym getcie. Z głębokiej szuflady wyjęliśmy część wieży, węży i hydrantów. Zrobiło się sporo wolnego miejsca. Mógł się tam ukryć człowiek. Zakładaliśmy, że może uda się wywieźć jakieś dziecko. W ten sposób już wielokrotnie przewożono Żydów. To, co zobaczyliśmy, przeszło najkoszmarniejsze wyobrażenia. Nigdy nie byłem i nie będę w stanie tego zapomnieć. Przed oczami mam mężczyzn wyganianych z piwnic, na miejscu rozstrzeliwanych. Tłumy kobiet i dzieci gnanych na Auschwitz-Plac. Niemcy cały czas pilnowali, nie mieliśmy możliwości przekazania przywiezionego jedzenia. Udało nam się zostawić je w miejscach, którędy szły kobiety i dzieci. Mieliśmy nadzieję, że uda im się coś z tego wziąć. W szufladzie wozu ukryliśmy chłopca. Szczęśliwie wywieźliśmy go z getta. Miał 16 lat. Bardzo semickie rysy i ogniście czerwone włosy. Tak charakterystyczna uroda, że nie sposób było nie zwrócić na niego uwagi. Pomimo tego zdecydowaliśmy, że zostanie w zakładzie. Trudno uwierzyć, że mógł być ktoś niedomyślający się, kim jest chłopiec, ale spośród ponad 2000 pracowników nikt nie doniósł Niemcom. Na terenie Philipsa przetrwał do samego powstania. Jak to możliwe? Zaraz po przywiezieniu go z getta jeden z kolegów dał mu swoje nazwisko – Górski. Drugi dał mu swoje imię, Andrzej. Andrzej Górski został zatrudniony na Wydziale Termosów. Nigdy nie rozstawał się ze swoim strojem ochronnym, długim, ceratowym fartuchem i kapturem zasłaniającym twarz i włosy. Spał w remizie strażackiej. Kiedy w czasie powstania Niemcy wywozili do Austrii zdemontowane maszyny, wyjechała również część załogi, a z nimi Andrzej Górski. Potem trafił do amerykańskiej strefy okupacyjnej i wyjechał do Stanów. Aleksandra Diermajer urodziła się w rodzinie o ewangelickiej tradycji, francusko-niemieckich korzeniach, miłującej polską ziemię. W czasie okupacji należała do konspiracyjnego harcerstwa. W grudniu 1943 roku złożyła przyrzeczenie i słowom roty wierna jest do dnia dzisiejszego. Po wybuchu powstania nie mogła znaleźć swojego miejsca. Miała przeszkolenia łącznościowe, które przeszła co druga harcerska, więc zadań nie wystarczało dla wszystkich. Oleńki nie było to w stanie zniechęcić. Robiła wszystko, co mogło pomóc powstańcom. Zmywała naczynia w kuchni żołnierskiej, gotowała mleko w proszku dla niemowląt i je roznosiła. Przyszywała guziki żołnierzom, roznosiła meldunki i opatrywała rannych.
Po powstaniu wyszła z Warszawy razem z wojskiem, bo była żołnierzem. Z siostrą Ireną przeszła przez 3 obozy jenieckie. Po zakończeniu wojny odnalazła je matka, wywiezione do Niemiec na roboty. Do 1947 roku mieszkały w Maczkowie, polskim miasteczku na terenie Niemiec. Tam w Sylwestra w 1946 roku poznała plutonowego podchorążego Stefana Sękowskiego, przystojnego powstańca ze zgrupowania AK Golski. W czasie tego pamiętnego sylwestrowego wieczoru piękną pierwszą cywilną sukienkę Aleksandry zachlapał bigosem. Nie gniewała się, a 4 miesiące później przyjęła jego oświadczyny. Życie postawiło przed nimi trudne wybory. On musiał wrócić do kraju. Ona z matką i siostrą wyjechały do Anglii. Po kilku miesiącach, w listopadzie 1947 roku, brytyjskim statkiem popłynęła do Polski. 28 grudnia 1948 roku w kościele świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży Aleksandra Diermajer i Stefan Sękowski przysięgali sobie, że będą razem na dobre i na złe. Wracałam już, kiedy nadleciały niemieckie samoloty i znowu zaczęło się bombardowanie. Schroniłam się w najbliższej bramie. Zobaczyłam, jak na dom po przeciwnej stronie ulicy spadła bomba. Wszystko to, co się wydarzyło później, w mojej pamięci zakodowało się jak kadry filmu, przesuwające się w zwolnionym tempie. Najpierw wypadają szyby, z okien wyfruwają firany, pękają futryny. Zaczęło się walić. Najpierw opadła przednia ściana. Zdążyłam z torby wyciągnąć mokrą szmatkę. Był obowiązek noszenia ich i położyć ją na twarzy. W tym momencie od samego dołu do góry zaczął unosić się ogromny obłok gęstego kurzu z gruzem i cegłami. Położyłam się i straciłam przytomność. Ekipa wydobywająca zasypanych wzięła mnie za nieżywą. Docierało do mnie, że skoro słyszałam ich rozmowę, to znaczy, że żyję. Zbuntowałam się, chciałam krzyknąć, ale nie byłam w stanie się ruszyć. Nie wiem, jak długo leżałam. Kiedy odzyskałam świadomość, na wpół przytomna i ledwie żywa wróciłam na Wilczą. Spotkałam Zosię, która pomogła mi dojść do siebie. Zbigniew Galperyn miał 15 lat, kiedy przyznano mu Krzyż Walecznych. Ciężko ranny w powstaniu w pasażu Simonsa. Zbyt młody, żeby umierać, tak powiedziała pielęgniarka wyciągająca go z płonącego kościoła świętego Jacka. Przed wojną niczym nie różnił się od chłopaków w swoim wieku. Kopał piłkę, łaził po drzewach i marzył o tym, żeby zostać sportowcem. Okupacja zmusiła do szybszego dorośnięcia i innego spojrzenia na rzeczywistość. Nie zabrała marzeń. Potem był sierpień 1944 roku. Wola, Stare Miasto, arsenał i pasaż Simonsa. Wiele razy śmierć dotykała jego ramienia, ale zawsze się jej wyrywał. Ocalał, ale marzenia o sporcie musiał porzucić. Jego pasją stała się nauka. Chciał jak najwięcej wiedzieć i umieć, żeby służyć innym. Jako ekonomista pracował przy odbudowie Skopie po trzęsieniu ziemi w 1963 roku. Czułem się coraz gorzej. Rany pod niezmienianymi bandażami ropiały. Zacząłem gorączkować. Półprzytomny zobaczyłem wchodzących do kościoła Niemców. Środkiem szedł oficer w towarzystwie polskiego lekarza i księdza. Próbowali przekonać go, że to jest szpital cywilny. Ranni to ofiary wojny i bombardowań. Za nimi szli żołnierze w niemieckich mundurach, ale to byli własowcy. Mieli odbezpieczoną broń wycelowaną w rannych. Wrzeszczeli, że jesteśmy bandytami. Po prośbach polskiego lekarza oficer interweniował i na chwilę uspokoili się. Słyszałem krzyki sióstr zakonnych molestowanych przez pijanych żołnierzy. Jedna z nich wyskoczyła z pierwszego piętra. Żołnierze zaczęli spędzać w jedno miejsce pozostałych jeszcze w szpitalu lekarzy, pielęgniarki, siostry zakonne i chodzących rannych. Potem ich wyprowadzili z kościoła. Za chwilę usłyszałem strzały z pistoletu maszynowego. Domyśliłem się, że wszystkich rozstrzelali. Z przerażeniem patrzyłem, jak żołnierze wylewają z kanistrów benzynę i podpalają. Kościół zaczął płonąć. Gęsty dym powodował, że traciłem oddech.
Niektórzy z rannych czołgając się próbowali uciekać przed śmiercią. Między ścianą dymu ujrzałem pacjenta o kuli i pielęgniarkę próbujących ratować rannych. Kobieta musiała ukryć się, kiedy wyprowadzano personel. Podbiegła do mnie, rzuciła na twarz mokrą szmatę i kazała mi przez nią oddychać. Ciągnąc mnie jak najdalej od ognia i dymu, powiedziała: za młody jesteś, żeby umierać. Leżałem wśród gruzów na ulicy Starej. Patrzyłem, jak płonie kościół. Z okien i drzwi buchały płomienie. Wkrótce zawaliło się sklepienie. Ci, którzy pozostali w środku, spłonęli żywcem albo zostali przygnieceni gruzami. Bezimienna pielęgniarka, której późniejszych losów nie znam, uratowała mi życie. Ocalałem. Rodzina siostry Bogny Zachert-Okrzanowskiej ze strony ojca była ewangelicka. Miała angielsko-niemieckie korzenie. W Łodzi i Zgierzu, a później w Supraślu, zbudowali potęgę włókienniczą. Ojciec Bogny był oficerem Wojska Polskiego. Zginął w Katyniu. Podobnie jego rodzony brat, stryj Bogny. Matka, działaczka Żegoty, zmarła w tragicznych okolicznościach. Brat tworzył konspiracyjne szare szeregi, potem był w patrolu dywersyjnym wachlarza w białoruskim Mińsku. Został zamordowany w tamtejszym więzieniu. Po wojnie Bogna Zachert-Okrzanowska szukała swojej drogi. Chciała studiować dziennikarstwo. Zaliczyła kilka semestrów psychologii marksistowskiej. Swoje miejsce odnalazła w Zgromadzeniu Szarych Urszulanek. Ukończyła pedagogikę i teologię. Przez rok była wychowawczynią w domu dziecka, potem 28 lat katechetką, z tego 20 lat w parafii świętego Michała w Warszawie. Prowadziła też kilkanaście lat zajęcia metodyczne dla katechetów na kursach organizowanych przez Kurię Warszawską. Przez 22 lata jeździła z pielgrzymami do Ziemi Świętej, Rzymu i Lourdes, a mając 74 lata, zrobiła kurs dla przewodników i pilotów wycieczek. Mieszkałam w domu z widokiem na Plac Trzech Krzyży i znajdujący się tam kościół świętego Aleksandra. Z okna swojego mieszkania widziałam, jak Niemcy zabierali uczestników najgłośniejszego w czasie okupacji ślubu, który odbył się 5 czerwca 1943 roku właśnie w tym kościele. Teofila Suchanek i Mieczysław Umijewski, młoda para, wbrew zasadom konspiracji wysłali na ślub około 300 zaproszeń. Śluby takie z zasady bywały skromne, często przy zamkniętych drzwiach kościoła. Tym razem w kościele zjawiło się wiele zaproszonych osób. Widziałam, jak do samochodów Niemcy pakowali ludzi wyciągniętych z kościoła. Wśród aresztowanych była nasza znajoma pani z konspiracji, którą nazywano Władka Sokal. Choć nie wiem, czy to było prawdziwe nazwisko. Miała przy sobie broń. Z Pawiaka wywieziono ją do Auschwitz i tam zginęła. Panna młoda została osobno doprowadzona do osobowego auta i poszła stąd plotka, że ona mogła być zdrajczynią. Po całym zdarzeniu w mieście wrzało. Podawano różne wersje zdrady i nazwiska osób, które zdradziły. Trudno powiedzieć, ile w tym było prawdy, bo do dzisiaj nie ma dowodów na poparcie żadnej wersji. Andrzej Gładkowski przyszedł na świat w Nowy Rok, 1 stycznia 1931 roku w Warszawie. Miejsce urodzenia miało ogromny wpływ na to, jak potoczyło się jego życie. 1 sierpnia 1944 roku skończył 13 lat i 7 miesięcy. Nie walczył z bronią w ręku, był łącznikiem szefa służby sanitarnej Grupy Północ, pułkownika doktora Stefana Tarnowskiego. Z konspiracją związany był od 1943 roku, działał w żoliborskich szarych szeregach. Po kapitulacji wywieziony do obozu we Frankfurcie nad Odrą. Zmuszany do niewolniczej pracy na rzecz III Rzeszy.
Do Warszawy wrócił w kwietniu 1945 roku. Powstanie i obóz przeżyła również jego mama. Nie doczekali powrotu ojca. W 1950 roku Maria Gładkowska wystąpiła do Biura Informacji Polskiego Czerwonego Krzyża z zapytaniem o popowstaniowe losy swego męża Mieczysława. Bardzo szybko przyszła odpowiedź. Zawiadamiamy, że w ewidencji strat wojennych figuruje Gładkowski Mieczysław, który zmarł w marcu 1945 roku w obozie Erich Kommando Dora. Po nadejściu Armii Czerwonej dla Polaków wywiezionych do III Rzeszy najważniejsze było to, że wreszcie byliśmy wolni. Bez względu na stosunki z oswobodzicielami mogliśmy wracać do domu. Pierwsze, co zrobiłem, to odnalazłem matkę. Pracowała w pobliskim tartaku. Było tam sporo Polaków, którzy szykowali się do powrotu do domu. Zdecydowaliśmy, że wyruszymy razem z miejsca, gdzie ja ostatnio pracowałem. Było to trochę ryzykowne, ponieważ zabudowania znajdowały się na obrzeżach miasteczka. Stały samotnie. Rosjanie często takie domostwa podpalali z obawy, że mogą tam ukrywać się niemieccy żołnierze. Kiedy wjechali na podwórko, oznajmiliśmy, że jesteśmy Polakami z Warszawy. Rodzina gospodarza nie uciekła. Przerażeni siedzieli w domu. Czerwonoarmista zapytał mnie, czy Niemiec był dla mnie dobry, bo jak nie, wyjął szablę i zaproponował, że mogę go osobiście zarżnąć. Bez wątpienia uratowałem gospodarzowi życie. Do wojny życie Romany Przybytniak i jej siostry Danuty upływało szczęśliwie. We wrześniu 1939 roku niemieckie bomby zniszczyły ich dom. Niemiecka okupacja zabrała Romie dzieciństwo i zrujnowała poczucie bezpieczeństwa. Powojenna władza ukarała jej rodzinę za przynależność rodziców do podziemnego państwa polskiego. Zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnego miasta, Warszawy i życia w zupełnie obcym miejscu. Największym ciosem była nagła śmierć matki. Musiała zapomnieć o wymarzonej medycynie i znowu układać życie od nowa. Nigdy się nie poddała. Po każdym upadku podnosiła się silniejsza, gotowa na nowe wyzwania. Dochodziłyśmy do Alei Jerozolimskich, kiedy podjechały niemieckie budy. Zamknęli okoliczne ulice. Żołnierze z odbezpieczonymi karabinami zgarnęli wszystkich ludzi znajdujących się na zamkniętym terenie. Potem ustawili pod ścianą i zaczęli oddzielać dzieci od matek. Kiedy gestapowiec doszedł do nas i kazał mi odejść, rzuciłam mu się do nóg. Uczepiłam nogawek spodni, błagając, żeby nie zabierał mi mamy. Spojrzał na mnie, nie wiem, czy z litością, czy z odrazą. Kopnął mnie z całej siły i kazał się nam wynosić. Z przerażenia nie czułam bólu. Szybko odeszłyśmy, nie oglądając się za siebie. Wpadłyśmy do najbliższej bramy. Dochodził już wieczór. Pukałyśmy do kilku drzwi, prosząc o schronienie, ale wszyscy się bali nam otworzyć. Udało się nam wejść na strych i tam spędziłyśmy noc. Mama siedziała skulona i modliła się całą noc, a ja ze zmęczenia i strachu zasnęłam na jej kolanach. Rano najpierw poszła sprawdzić, czy możemy już wyjść z ukrycia. Potem, trzymając mnie mocno za rękę, wyprowadziła na ulicę. Był piękny ranek 1 sierpnia 1944 roku. Było spokojnie. Trochę dziwili nas spotykaniem po drodze młodzi ludzie w długich płaszczach. Szczęśliwie dotarłyśmy do domu. O 17 w Warszawie wybuchło powstanie. Po wojnie dowiedziałam się, że wszyscy, których Niemcy zatrzymali 31 lipca,
chyba w ostatniej łapance w samym centrum Warszawy, zostali rozstrzelani. Barbara Danuta Reinhardt urodziła się 18 maja 1929 roku w Warszawie w rodzinie Walerego Reinhardta, wielkiego patrioty i społecznika. Jej rodzice na stałe mieszkali w Mławie. We wrześniu 1939 roku Danusia miała 10 lat. Beztroskie życie dziecka, jakie wiodła, zostało bezpowrotnie zniszczone. Rodzice zawieźli ją do dziadków na wieś, wierząc, że tam będzie bezpieczniejsza. Jeszcze w czasie działań wojennych do majątku weszli Niemcy. Na ścianie wisiała wielka mapa Polski. Niemiecki oficer doszedł do niej i ze złością przekreślił, mówiąc, że Polski już nie ma. Było to pierwsze wydarzenie, które bardzo nią wstrząsnęło. Prawie całą okupację razem z rodziną mieszkała w Warszawie. Danusia przeszła szkolenie dla łączniczek, przyjęła pseudonim Tancred. 1 sierpnia 1944 roku została przydzielona do harcerskiej baterii artylerii przeciwlotniczej Żbik. W powstaniu zginęli wszyscy jej najbliżsi, rodzice i siostra. Nigdy nie powiedziała, a ja nie zapytałem, czy żegnając się z najbliższymi zastanawiała się, czy jeszcze ich zobaczy. Mój dziadek Walery Reinhardt, widząc, że poniedom przy ulicy Oboźnej, należący do krewnego Wincentego Borejszy, poszedł z pomocą. Dosięgła go kula ukrytego na dachu gołębiarza. Od ich strzałów ginęli powstańcy i ludność cywilna. Najczęściej byli to Volksdeutsche albo cywilni Niemcy. Moja babcia Maria Reinhardt i jej starsza córka Halina, sanitariuszka pseudonim Słoneczko, zostały ewakuowane na ulicę Piękną. Tam zginęły w gruzach domu po niemieckim ataku pociskami z tak zwanej Grubej Berty. Wiadomość o śmierci najbliższych dotarła do oddziału łączniczki Tancert, ale przez jakiś czas ukrywano przed nią tę tragiczną prawdę. Kiedy dowiedziała się, że jest sierotą, że nikt z jej bliskich nie ocalał, przeżyła niewyobrażalną tragedię. Ból ją otumaniał i ogłuszał. Wielkim wsparciem byli jej druhowie z powstania. Od początku działalności konspiracyjnej łączyły ich mocne więzi, a wspólna walka i przeżycia jeszcze je umocniły. Stanisław Pocztarski całe swoje życie związał z Warszawą i za nią oddał życie. Tutaj dorastał i kształcił się. Po ukończeniu głównej szkoły handlowej odbywał praktykę w domu handlowym braci Jabłkowskich przy ulicy Brackiej. W 1923 roku został zatrudniony w magistracie w Wydziale Ruchu Kołowego. Ponieważ był solidnym i pracowitym urzędnikiem, szybko awansował na kierownika referatu. W 1937 roku otrzymał nominację na stanowisko doradcy prezydenta Stefana Starzyńskiego do spraw ruchu kołowego. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku. W czasie okupacji związany był z konspiracją. W powstaniu warszawskim walczył na Żoliborzu. Zmarł na skutek ciężkiej rany głowy. 20 sierpnia w nocy podczas ataku od strony Dworca Gdańskiego Niemcy użyli pocisków świetlnych, tak zwanych żerandoli. Oświetlały one atakowany teren i umożliwiały celny ostrzał. Powstańcy w okopach okazywali się wówczas łatwym celem. Tato został ciężko ranny w głowę. Nie stracił przytomności. Nie było możliwości opatrzenia rany i zatamowania krwotoku. Dlatego brał w ręce grudy ziemi i przykładał do rany. Ze względu na silny ostrzał sporo czasu minęło, zanim przyniesiono go do szpitala polowego przy ulicy Krechowieckiej. Dyżurujący lekarz Andrzej Rokita, wtedy student 5 roku medycyny, prawie natychmiast wykonał trepanację czaszki. Niestety nie udało się usunąć tkwiącego tam odłamka, który uciskał mózg. Dorota Górczak urodziła się w Buku koło Poznania w bardzo patriotycznej rodzinie.
Ojciec jej, Franciszek, był aktywnym działaczem społecznym i patriotycznym. Dorota do wybuchu wojny była uczennicą elitarnego gimnazjum imienia Marii Magdaleny w Poznaniu. Kiedy w 1939 roku do Buku wkroczyli Niemcy, zatrzymali wyróżniających się patriotów, między innymi Franciszka Górczaka. 10 października wszystkich rozstrzelali. Dorota z matką i rodzeństwem musieli wyjechać z rodzinnego miasta. Zatrzymali się u krewnych w Warszawie. Dorota wstąpiła do szarych szeregów. Pracowała jako kasjerka w sklepie braci Pakulskich. Jerzy Konstanty Hołownia urodził się we Włocławku. Ojciec był głównym inżynierem włocławskiej celulozy. W rodzinnym mieście mieszkał do wybuchu wojny. Kiedy do Włocławka wkroczyli Niemcy, razem z grupą przyjaciół pojechali rowerami do Warszawy. Walczyli w okolicach Żelaznej Bramy. Po kapitulacji na kilka miesięcy wrócił do Włocławka. W 1940 roku mieszkał znowu w Warszawie. Zaczął pracować w sklepie braci Pakulskich. Działał w konspiracji. W powstaniu walczył w batalionie Parasol. Jur był w grupie szturmowej Janusza Brochwicza-Lewińskiego. Brał udział w walkach o pałac Michlera i cmentarz ewangelicki. Wykazywał się ogromną odwagą. Butelką benzyny zatrzymał atakujący niemiecki czołg. Z Woli przeszedł na Stare Miasto. Tam pod koniec sierpnia w walkach o pałac Krasińskich został ranny. Koledzy przenieśli go kanałami do Śródmieścia. Ze wspomnień sanitariuszki batalionu Parasol Danuty Kaczyńskiej, pseudonim Lena, wiadomo, że przy włazie na Wareckiej czekała na niego Dorota. Wszystko wskazuje na to, że nie widzieli się przez cały sierpień. Wszystko to, czego byli świadkami w ostatnich dniach, dawało podstawy do przekonania, że los przeznaczył im bardzo krótkie życie. Miłość miała być schronem, pancerzem, hełmem, ale i maleńką krainą szczęśliwości. Może wiara, że połączeni sakramentem będą do siebie należeć na zawsze, że nawet śmierć ich nie rozłączy, sprawiła, że zdecydowali się na ślub. Odbył się 5 września 1944 roku w prywatnym mieszkaniu, tam gdzie kwaterowali. Sakramentu udzielił ksiądz w zakurzonej sutannie o nieznanym nazwisku i pseudonimie German. Nie pierwszy raz w tych strasznych czasach i zupełnie nieromantycznym otoczeniu odbierał słowa przysięgi oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Dorocie Jerzemu nie była pisana śmierć w powstaniu. Teraz bardzo proszę o głos pana Edmunda Baranowskiego. Jest. Nie wiem, czy sobie poradzę z tym urządzeniem. Wielce szanowna autorko, Małgorzato, szanowni państwo, dzisiejszy dzień, dosyć niezwykły ze względu na promocję, jest również inną, ma również inną treść. 70 lat temu, 27 lipca 1946 roku ukazały się pierwsze książki o Powstaniu Warszawskim. Była to książka Powstanie Warszawskie Pytlakowskiego, Godzina W. Rydzewskiej i wkrótce po tym Przemarsz przez piekło. Powstawały w Warszawie bardzo liczne wypalonych sklepach, księgarni, a nawet powstały bardzo szybko dwa wydawnictwa, wydawnictwo Fuchsiewicza i Amsta. Czyli wiele, wiele bardzo się tego przez 70 lat działo. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedno i zachęcić do tego, żeby się tym bliżej zainteresować. 21 lipca 1946 roku pojawiło się niezwykłe pismo, dwutygodnik literacko-społeczny Pokolenie. Redaktorami tego pisma była grupa, między innymi Bartelski, Bratny,
którzy później w sposób wybitny zaważyli na losach polskiej literatury i poezji. Sam fakt powstania tego pisma, które nosiło pierwszy znamienny tytuł Próba rachunku, była to próba nawiązania dialogu z władzą przez młodych akowców. Próba nie częściowo tylko udana, ale sam fakt, jak powstawało wydawnictwo, w jakich warunkach można było stworzyć i rozpropagować później wśród społeczeństwa tego rodzaju pismo, pokolenie. Jestem gotów, zachęcając do zainteresowania się bliżej tematem, ale również inne osoby, które mogą okazać pomoc. Proponuję nawiązanie kontaktu i przekazanie około 100 stron dużego formatu dokumentów związanych z powstaniem pokolenia. Rzecz bardzo niezwykła, moi drodzy, a niesłychanie ciekawa. Żałuję, że już będąc w tym wieku, mogę tylko być obserwatorem, a nie uczestniczyć już w pracach nad tym wydawnictwem. Ale rozumiem, że muszę się opierać na tym, co kiedyś powiedział Kartezjusz. Myślę, więc jestem. Podobnie jak wielu moich kolegów, już niezdolni są do tego, żeby coś działać konkretnie, ale jeszcze myślą. Dziękuję bardzo za życzliwą uwagę. Panie Edmundzie, bardzo dziękujemy. I proszę Państwa, jeszcze dwa słowa chcę powiedzieć Pani Romana. Bardzo proszę. Proszę Państwa, znalazłam się tutaj za przyczyną mojej córki, która poznała wcześniej Panią Małgosię. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Pani Małgosi, że zauważyła dzieci, które przeżyły okupację i powstanie w Warszawie. Ja jestem takim dzieckiem, a moi rodzice walczyli. Ale nie było mi dane zamieszkać po wojnie. Rodzice zostali wyrugowani z Warszawy, musieli uciekać po prostu. Dziękuję Małgosiu, że poświęciłaś mi tyle czasu, że mogłam się po 70 latach otworzyć i opowiedzieć dzieje mojej rodziny i jak żyłam, jak przeżywałam jako dziecko okres okupacji i powstania. A naprawdę bardzo dużo pamiętam, ponieważ miałam 11 lat, jak skończyła się wojna. Także bardzo serdecznie Państwa też pozdrawiam, a solenizantom dnia dzisiejszego życzę wszystkiego dobrego, bo mój tata to też Władysław. Małgosiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jak Tadeusz Zawadzki, Zośka powie... Jak powiedział Tadeusz Zawadzki, poza konspiratorami były jeszcze ich rodziny. Były matki, ojcowie, siostry, były dzieci. Więc myślę, że to też jest ostatni właściwie dzwonek, żeby również pisać o tych, którzy nie walczyli czynnie, ale wcale nie znaczy, że nie są świadkami tych straszliwych czasów. Bardzo ważna jest sztafeta pokoleń, bo dla wnuków państwa i dla ich dzieci chodzi o system wartości i o nasze korzenie, o tożsamość, o prawdę, o Polskę. Proszę Państwa, kończąc to spotkanie, za chwilę Pani Małgosia będzie podpisywać książki. Pani Romana chciała jeszcze dwa słowa powiedzieć, a potem, jeśli pozwolisz, Małgosiu, ja spuentuję słowami mojej mamy, która z Panem także była na Mokotowie.
Proszę Państwa, dzisiaj skreśliłam dwa dosłownie zdania. Małgosiu, życzę Ci jeszcze większej dumy z tego, co przynosi chlubę. Coraz większego dystansu w stosunku do pilnych spraw i coraz grubszego muru oddzielającego od zmartwień i kłopotów codziennych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A kiedy będziemy już niemi, jak ziarno zmłócone w żarnach, gdy położymy się w ziemi, gdy przeminiemy zwyczajnie, niech ci, co znów się narodzą, ci, którzy w dzieje nas zamkną, powiedzą: dobry urodzaj i żyć im było warto. Wtedy się staną nieważkie te nasze wzloty, te pieśni. Skrzydła płonącej ważki nasi polegli rówieśni. Zwątpienia wygrane, klęski. My odejdziemy w niebyt. My rozsypiemy się w części, aby wykłosić się chlebem. Niechby był choćby razowy, aby z ojczystej koźby, na drożdżach myśli i mowy żywotny, syty, nośny. Niechby choć trochę pszenny, pachnący miodem i sadem. I niech w nim będzie coś ze mnie, na przyszłą wnuków obiad. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim, że ten wieczór spędziliście z bohaterami moich książek ze mną. Dziękuję Ani, która swój własny czas poświęciła, żeby tutaj mogła z nami być i tak bardzo... Ja rosłam w takim domu, jak mogłam nie być z Państwem tu dzisiaj? Mogę powiedzieć, że pewnie... No, spotkamy się jeszcze, jak dobry Pan Bóg i los pozwoli, to pewnie spotkamy się jeszcze nie raz. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję. Szczególnie dziękuję tym, którzy tego wieczoru są najważniejsi. Dziękuję powstańcom, dziękuję tym, którzy niekoniecznie walczyli, ale w tym mieście byli. Każdy, kto w latach 39-45 był w tym mieście, był bohaterem. Bo przeżyć tutaj to było wielkie bohaterstwo. Bardzo wszystkim dziękuję. I teraz myślę, że nasi bohaterowie jeszcze mają na tyle siły, żebyśmy mogli liczyć, że pewnie będą jeszcze w stanie podpisywać dla Państwa książki. Życzę pięknego, miłego wieczoru, a tym, którzy zaczynają wakacje, ciepłych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. A gdy miną już dni, walki szturmów i krwi, bratni legion, gdy z Anglii powróci, pójdzie wiara gromadą, ale ja mi z paradą i tę wioskę szturmową. Panie grój, kwiatów rój, wiesz tam nagry, jasny wzrok, równy krok, brukasz drży. Ale ja mi z paradą będziem szli defiladą, wolną Polskę, co stanie z naszej krwi. Ale ja mi z paradą będziem szli defiladą, wolną Polskę, co stanie z naszej krwi.